Siema, Krowy. No powiem wam, takiego filmu jeszcze nie było. Unboxing zawsze był przy komputerze, a teraz mamy coś takiego innego. Krzysiu, co dzisiaj otwieramy? Szarpią jak na cieszynkę. Tu jest więcej. Nikt nie wie, co jest w środku, także... Tak. Niespodzianka przyjechała na palecie. Nawet Kinder niespodzianka taka tak, fajna nie była. Tak, jest dla mnie, także tutaj patrzymy, co to mamy. Dobra, weź te rozerwij wolę, zobacz, tam trochę kokainy na przykład. Może przewozili. Tu mamy właśnie jeszcze miary Malius. To będzie taka nowość. Taka nowość, która się nie łamie, znaczy pokłosie się nie łamie i będzie to, no dlatego tutaj niestety, ale każe to płacić. Niestety tak jest, ale zobaczymy, przetestujemy tak na jest. Tym moim hektarze, mówię, robimy sobie mieszankę jęczmienia z pszenicą po 100 kilo, dlatego też już mówię, nie będziemy żałować na ziarka, kupimy coś lepszego i właśnie z Krzysiem będziemy warto testować wnioka. No dokładnie. Ja u siebie tak samo właśnie, teraz jeszcze to zobaczymy, tam pewnie pszenica i trawa. Będziemy trzeba trawę rzucić, żeby pszenicę pokazamy. No, takiego jęczmienia jeszcze no, nie to, widziałem. To jest właśnie, jest jeszcze druga odmiana, która jest odpowiednikiem, ale nie jest na wyłączność w tej firmie, której tu widzicie no, niestety. Uh-huh. I to może była ciutkę tańsza, no niestety nie wiedziałem i kupiliśmy już właśnie tego Mariusa. Zobaczymy. A może, będzie równo dochodził z pszenicą, więc tu też duży plus. Później podczas żniw. Krzysiu, tu jeszcze gdzieś trawę masz, tak? Tak, mam trawę, będę ciepłe robił. Nie będę ciepłe, będę robił. Byleby worka nie przeciąć, bo to szkoda. Tak jest, to są drogie rzeczy. Może nie wyrywamy całego, no, bo nie ma sensu, bo tak dzisiaj gdzie zabierasz, a będziesz zabierał później, bo ja się podrzucę. Goplana. Pszenica goplana. Chyba 2 czy 3 złote medale, także myślimy, że z tym jęczmieniem będzie fajnie się konsolidowała. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie. Oby ten rok dopisał jeszcze. To jest z innej firmy, tak? Tutaj ta pszenica, a ten jęczmień? Nie, znaczy się to jest Danko ogólnie, Danko. Czyli Danko na razie tak sobie, znaczy może nie powinniśmy powiedzieć Danko, tak? To jest Danko, ale to się to plon, się dankowską odmianę, tak? Bo to chyba Danko robiło. Mhm. Także chyba obie odmiany z tego co wiem to są dankowskie. Słyszałem, że bardzo dobre, zobaczymy co z tego jest. Słuchajcie. Zobaczymy jak one będą. Ja tu mam jeszcze. Pracuję wam ale tym brunek szampion. Trawa mam jeszcze. Nie będzie ciepła, tak to nie, on się rozleci, żeby się rozleciało. Już się rozleć. Także tam gdzieś tam te trawa leży. Dobra, jak spadnie się spadnie. Spadnie i tak. I będziemy tutaj robić jeszcze trawę. Cześć się Majko, witajcie. Z tej strony Krzysztof, a my idziemy sobie, słuchajcie, dzisiaj będziemy mieszać mieszankę zbożową do siewu. Mamy zakupione jęczmień Melius i pszenica goplana i dwa rodzaje trawy. Jedna to jest, tak jak widzicie, chyba KP8 z granum, druga z toplonu. Może wezmę cały worek, żeby powiedzieć o składzie. To będzie mianowicie coś takiego. Mieszanka traw to jest Intensa Milk. A skład jest tak jak tu widzicie, tymotka 10%, kostrzewa 5%, kostrzewa trzcinowa, lipalma jakaś 10%, rzecica trwała, bilenda 20%, rzecica trwała rana 5%, rzecica trwała z solem 10%, rzecica mieszańcowa gala 10%, rzecica wielokwiatowa turterta 5%, rzecica westerwolska koga 8%, fostfolium perun 12% i wiechlina łąkowa 5%, czyli bardzo bogata mieszanka, bardzo dużo składników, a w tej mamy sporo mniej, już może nie będę czytał, może to będzie widać. Też sporo rzycic i dodatkowo jest kończyna łąkowa rozeta. Dzięki uprzejmości firmy Majsadur, którą serdecznie pozdrawiam, będziemy dokładali na 2 hektary, na jedno pole. Jutro będziemy mieszać inną mieszankę, o której powiem osobno. To jest lucerna otoczkowana, składająca się z dwóch odmian, francuska Galaxy i Timbale, prawie pół na pół, 55 do 45 stosunek i dwami w jednostce 5,4 kg, czyli pójdzie prawie 11 kg na 2 hektary dodatkowo, czyli tak wszystko na bogato.
może zaraz pokręcimy, jak będziemy mieszać, ale jeszcze chciałem się podkreślić, miałem to się w osobnym siebie, nie bardzo mi pasuje, ale zobaczymy, jak ono właśnie w tej trawie sobie tutaj naprawdę, to będzie, uważam, mega mieszanka bogata, bo widzisz 40 parę kilo trawy na hektar właśnie z lucerną. Dziomek, powiedz coś. Siema, chłopaki. Także zboże zostawiamy sobie jutro, bo będzie właśnie do... Będzie tam inna mieszanka traw, o której powiem osobno. Będzie tam, którą też nam tutaj na test dała firma Top Mleko. Ale to zrobimy sobie. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ta lucerna. Ja bym otwórz, że tam te drzwi będzie bardziej widać, bo tu jest otoczkowana niebieska. Niebieska wygląda. Są dwie odmiany. Jęczmień. Jęczmień ma to do siebie, ta odmiana, na pewno wiele osób zna, odmianę Melius, że do kłosie się nie łamie i ten kłos cały czas tam, jak to wieńczenie, nie opada, tylko jest no, gdzieś tam na pewno lepszy przy zbiorze, jak gdzieś opóźniony zbiór. A to będzie taka mieszanka, którą zetniemy, a trawa nam z lucerną zostanie. Później na pewno pokażemy, jak to będzie rosło, jak to będzie wyglądało. Staram się te trawy co 3-4 lata kasować, siać nowe. Wiadomo, że wtedy lepsza, smaczniejsza, dużo więcej tej masy, niektóre trawy wylatują, także stąd właśnie taki pomysł, żeby mieszać dwa rodzaje traw, bardziej bogata mieszanka, coś zawsze ciekawego, gdzie, w których powiedzmy odmianie trawy może coś nie pasować, a tutaj będziemy mieli na pewno z zapasem wszystko. Dzisiaj mamy 19 marzec, czyli to 20, no i siejemy, lecimy tu z siewem, także będziemy kręcić jutro też. Fajnie wygląda ta lucerna, fajny ma kolor. No i witajcie, mamy dzień drugi. Dzisiaj będziemy uprawiać pole pod tą mieszankę zbożową z siewką, jedno i drugie pole. Pierwsze będzie to pole testowe, na którym będzie właśnie mieszanka trawy, o której powiem później, z firmy Top Mleko. Jest ze mną ziomek. Witajcie. Który będzie zbierał kamienie, które gdzieś tam się na pewno pojawiły się już. Nie jest ich dużo, jest kilka większych, także po prostu, żeby nie robić przystojów, Łukasz będzie ogarniał kamienie, ja będę szykował, żeby to pole fajnie nam ładnie przeschło. Spotkamy się na pewno za jakiś czas na mieszaniu zboża. Wczoraj mieszałem tą pierwszą mieszankę, to wam pokazywałem. Dzisiaj zrobimy tą drugą. Także myślę, że za chwilę tam będzie więcej. Po całym, ale kilka też będzie, nie? Współczuję tym, którzy mają naprawdę dużo kamieni. Bardzo dużo kamieni. Dobra, rozkładamy. Okej, okay, to dobra, możesz lecieć. A my, słuchajcie, działamy. Myk na pędzik. Sobie jakąś głębokość zaraz ustawimy. Myślę, że ciutko może głębiej. Wczoraj zjeździłem to już po pierwszym razie. Wyrównałem sobie to pole po to, żeby było, jak no wiadomo, tu będzie trawa, tak? W przyszłości, także żeby to było równo. Łukasz poznosi kamienie na jakieś tam kupeczki, później turem przejedziemy, bierzemy sobie tura. Pole, słoneczko ładnie wychodzi. Mamy 20 marca, kalendarzowy pierwszy dzień od wiosny. To musimy głębiej, bo tutaj drzewa przewracaliśmy i było mokro, narobiłem wcześniej trochę kolei. Myślę, że tak będzie ok. Mamy czas, także na spokojnie. Wiadomo, teraz wiosna, każdy z was będzie zapracowany gdzieś tam w polu. Na niektórych jeszcze szkoła dochodzi. Także po szkole na pewno macie dużo obowiązków. Gdyby było, słuchajcie, więcej tych kamieni, tak jak robię to na kukurydze, może ciutkę za głęboko, jeździłbym turem z myszką, byśmy zbierali to w łyżkę, ale naprawdę jest ich tutaj kilka, więc widzę, że Łukasz się wczuwa, nawet najmniejsze kamyki zbiera.
fajnie, słuchajcie, widok, bo kiedyś widziałem, może przymknę szybę na chwilę, kiedyś widziałem pole w jednej miejscowości, człowiek wykopał kopaczką ziemniaki i słuchajcie, było więcej kamieni niż ziemniaków, znaczy nie było mało tych ziemniaków, ale możecie sobie wyobrazić, ile było kamieni, takich drobnych wielkości ziemniaków. No to można tylko współczuć, jeżeli ktoś ma takie pole. O agregacie może porozmawiamy za chwilę później. Jestem bardzo zawiedziony tą firmą. No ale tak jak wcześniej wspominałem, może jakiś Ares Drive L będziemy rozważać. Na razie na tą wiosnę już jest za późno. Skupimy się na tym, co mamy. Siał będzie ojciec. Ojciec lubi pewne rzeczy robić, więc nie można mu tej przyjemności zabierać. Tak jak sianie nawozów, bądź zresztą widzieliście nieraz na kanale, czy kombajnowanie, czy na przykład sianie zboża. Skoro lubi i może, i ma na to zdrowie, to dlaczego nie? Ja mam lżej. No pole takie niewdzięczne trochę do uprawy, bo taki kwadrat prawie, jak widzicie. Jeszcze słup, ma dwa słupy w sumie mamy w polu, także... No ale co, no nie każde pola są duże, także... Mam jedno pole, które ma powierzchnię 23 ary i w tym polu też mam słup. Mam nadzieję, że u Was też już praca w pełni, chociaż wiadomo, że Polska nie jest takim małym krajem, więc te warunki klimatyczne są w naszym kraju zróżnicowane. Nie spieszymy się, można by tutaj sobie 11 spokojnie działać, jeździć, ale no na takim krótkim polu pytanie po co, nie? Gdybym miał przedni TUS, słuchajcie, jest to fajne też rozwiązanie. Mój kolega ma taką skrzynkę założoną wtedy na TUS i kamienie może sobie wrzucać do skrzynki z przodu. Fajne rozwiązanie też. Dodatkowy obciążnik. Jest miejsce, żeby sobie te kamienie gdzieś tam wrzucać. Czytałem wczoraj Wasze komentarze, staram się w miarę tam czasu, który pozwoli odpowiadać. Jest już kilka fajnych pomysłów dotyczących nagród od firmy Majsadur. Będziemy właśnie chcieli porozmawiać, że kurtki właśnie może z napisem Majsadur, drużyna Majsadur lub Majsadur Team. Bardzo fajny pomysł. A to ziomka napój, zobaczcie. Najlepszy napój na świecie. Ziomek spokojnie potrafi codziennie 3 takie napoje dwulitrowe rozwalić. A muszę Wam powiedzieć, że spróbowałem kiedyś tego jego napoju. W desperacji smakuje to jak benzyna. Nie obrażając firmy, która to produkuje. Naprzeciw mamy to pole, słuchajcie, które pamiętacie z tej krzywej orki dziwnej, z takim właśnie cyplem. Tam będzie inna mieszanka trawy, którą wczoraj właśnie mieszaliśmy na początku. Tutaj nie ma melioracji, także w ekstremalnych, słuchajcie, w ekstremalnych warunkach, jak dużo deszczu wpada, potrafi tutaj być naprawdę bardzo mokro. I myk, jak dzik w paśnik. Zawrotka. Trzeba go pod kerszera podrzucić. No ale teraz za dużo pracy. Codziennie. Ciągnikiem, więc trudno codziennie go myć. O, zobaczcie, jak bardzo ładnie przysycha. Jest wiele właśnie opinii, że jak się sieje, za siewnikiem powinno się kurzyć. Wtedy bardzo fajnie jest zasiane, przykryte to zboże i tak dalej. Drugie przysłowie mówi, kto sieje w błoto, ten zbiera złoto. Ok. Także tutaj mamy takie, jak koń w cyrku. W tej i we w te.
mamy, spotykamy się na drugim polu, bo nie będziemy tutaj na tym krótkim za dużo kręcić, uważam, że bez sensu. Może coś mądrego przyjdzie mi do głowy, z czym chciałem się z wami podzielić. Witajcie ponownie, jesteśmy teraz u mnie na łące. Jest ze mną pan Andrzej Kut, przedstawiciel firmy Top Mleko, współwłaściciel firmy Top Mleko. Witam panie Andrzeju. Także dzięki, tak jak wam wspominałem, dzięki uprzejmości firmy dostaliśmy tutaj taką trawę na testy, którą tam zaraz będziemy mieszać. Akurat Top Vera się nazywa. Tak, może coś o niej powiemy panie Andrzeju. Tak, no jeszcze tylko kilka słów. No jestem, jak się rzekło, współwłaścicielem firmy z takim drugim kolegą, Zdzisławem Kołaszewskim. Tutaj u pana przeszliśmy bardzo dobre testy w foliach, w folii dokładnie. Filmowej Silver i folii balotowej Top Wrap. Podobało się. Dokładnie, którą będziemy jeszcze też pewno owijać i będzie z tego jakiś vlog. I na bazie bardzo pozytywnych doświadczeń chcieliśmy także spróbować, jak będzie wyglądała sprawa zasiania trawy intensywnej typu Top Vera. Tutaj mamy mieszankę TW6, ona jest taka intensywna mieszanka z dużą ilością motylkowych, kończyny i lucerny. Tutaj będziemy z panem Krzysiem siewali ją razem ze zbożem. Dokładnie. W gamie, jeżeli chodzi o trawy, macie wiele także innych mieszanek traw. Na pewno no nie jestem w stanie spróbować wszystkiego, dlatego wybrałem taką inną troszeczkę, jak wam wcześniej wspominałem, mieszankę trawy opartą właśnie na kończynie, na lucernie. Tutaj z panem Żej rozmawialiśmy, będziemy mieli inne rzeczy też na testy, będzie chcieli to pokazać. Myślę, że jeżeli z tamtych produktów byłem zadowolony, będę na pewno zadowolony też i z pozostałych. Będę się starał wam przekazać, jak to wszystko wygląda. Także może pokrótce jeszcze, czym się firma zajmuje więcej, jakie produkty i tak, jak to wygląda. A więc firma, można powiedzieć, wspólnie z kolegą, już mamy doświadczenia 20 lat, w tym we własnej firmie 10 lat i zaopatrujemy hodowców bydła mlecznego, którzy dają krowy, dają mleko dla nas wszystkich, dobre mleko i dostarczamy różne produkty, dodatki do pasz, także właśnie nasiona traw, nasiona kukurydzy, folie, siatki, wszystko staramy się, żeby było wysokiej jakości, odpowiednie, żeby produkcja... Słuchajcie, przepraszam cię, przerwę, staram się stanąć za wiatrem, bo mam doświadczenie, że wiem, że jak jest duży wiatr, więc słuchaj, to jest ciężko później GoPro tu... Nie, znaczy do mnie bardziej, ale bardziej lepiej słychać, bo wiesz, jak jest wiatr, to ciężko, takie podmuchy później strasznie na GoPro jest słychać, nie? Także produkty do higieny w gospodarstwie, do dojarek, do dopingu. Czyli tak, mamy tak, siatki, folie, dodatki paszowe, mineralne, higiena, mycie, czyli wszystko, co związane generalnie z bydłem. No jeśli chodzi na ten moment folie, które używałem, naprawdę są super jakości. Sami widzieliście, jak rozwijałem, jest to bardzo, bardzo mocna folia. Na pewno w tym roku też będę brał tą folię, bo bardzo mi odpowiada. O, telefonie dzwoni, nie odbieramy. Słuchajcie, będziemy zaraz mieszać tą trawę, bo zaraz wjeżdżamy w pole, będziemy siać. No także myślę, że nie wiem, czy wybieracie się na Open Farm? Open Farm... To jest Przasnysz, takie nowe targi, które są chyba drugi albo trzeci rok, takie dość duże targi. Skoro nowe, to być może się wybierzemy, a w jakim to terminie? To jest gdzieś na przełomie maja. Teraz niedokładnie nie powiem, na przełomie maja, ja myślę, że z całą ekipą MST się wybierzemy, być może w późniejszych vlogach wam tutaj dopowiemy. Muszę już otworzyć od środka, wiesz? Nie, okej, damy radę, spokojnie. Damy radę, tylko jak tego, to powiedz im najwyżej, że ja tam chcę nakręcić, jak będzie próba robiona, nie? No. Uważaj, jesteś w ukrytej kamerze. O matko, nie nagrywaj! Słuchaj, masz. Tego nie pokażemy? Nie pokażemy? Ale co ty robisz przez tę chwilę? Kręcimy vloga akurat z firmą, która też ze mną współpracuje. Aha. A wiecie, że Ilonka też ze mną współpracuje, mówiłem nie raz na vlogu, także poznajecie panią Ilonę. Poważnie? Poważnie? Na pewno kojarzycie z targu, wiele osób zna, także nie będziemy tu przesadzać. Po prostu pokażemy, jak się dolewa azot. Otwieram, już Ilona otwieram. Nie no, słuchaj, jeżeli nie chcesz, jak to mówi, to się wytnie. To jaki problem? Krówki sobie przyglądam, czy białki mają się cielić, słuchajcie. Ale na razie spokój, nic się nie dzieje. Siema krowy.
Już ci pomagam, poczekaj. Dobra. Idziemy pomóc. Tu mamy byki. Muszę to trochę ogarnąć. Może w jedynkę? Dobra, ja sobie zapiszę, może w jedynkę wrzucimy, wiesz? No to ja już teraz. Ja sobie później wpiszę na spokojnie, bo też muszę tam zrobimy próbę, gdzie się będziemy siać. Zobacz jedynka, jak wygląda. Jest dużo, dobra, a dwójka? Jak jest coś jedno, to możemy. Żeby ci się nie mieszało. No. A żeby były. Jedno, tu wrzucimy do trójeczki. Dobra, na trójkę, to będę pamiętał. Sobie do trójeczki, bo tu będziesz miał. Nie mamy. Byka mamy ubota. Kilo, masz mięsnego. Może być? No. I tu teraz mamy ubota, tak? Ubota mamy. Mam ubota. Bardzo fajny byk. Co może Milona powiedzieć o tym byku? Że byk jak byk, czarno-biały. Czarno-biały, denomowy, wysoka półka, także generalnie bucha jest polecany. Bardzo ładnie właśnie wychodzi w doborach. Federacja lubi tego buchaja. Także można spokojnie go sobie na swoich stadach korzystać. Nie skraca strzyków. Produkcja bardzo ładna. Nowa linia genetyczna. Zobaczcie, ile wiadomości na jednym vlogu można uzyskać. Uzyskać szeroko rozwinięty. A teraz tak jak vlog. Krzysiu, będziemy dolewać azot. Tak jest. Mamy zwykłe urządzenie. Poczekaj. Ja wleję czy ty? Ja mogę wlać, tylko z tego, żeby tak, nie wleci, nie wleci, powiedz mi. Tam nic nie ma, tam jest tylko sam azot, bo tylko byłeś dzisiaj już. Zobaczcie, jak wygląda azot ciekły. No. Na dyskotekach może używają. Może i tak. Wąchasz tego raczej nie idzie. Tak go wdychasz. Co mamy w powietrzu? 78%. No właśnie. To teraz bliżej ciebie to będzie gdzieś koło 80%. Ponad. Oho, chyba zbliżamy się do pełności. I już. I już mamy. I następne 4 tygodnie mamy zabezpieczone nasienie. Nasienie, że się nic nie będzie działo. Tak jest. No dobra, czyli jeżeli ktoś by był zainteresowany kontenerem, mama dużo krówek. Tak. Zapraszam do współpracy. Numer Wielkopolską telefonu, hodowlą, tak Wielkopolską jest. Wielkopolską centrum, numer telefonu znajdziecie Państwo na stronie. Internetowej. Naszej, internetowej. Moje nazwisko, rozpoznawka. Podamy. No, RODO, ale skoro właścicielka się zgodziła na to. Telefon ponoć nie. No już wiesz, chłopaki zaczną do Ciebie dzwonić. A, no to później będzie na mnie. Później będzie na mnie i co? Dobra. No dobra, słuchajcie, robimy sobie próbę kręconą. Ja nie wiem, kurwa, czemu to koło cały czas tak piszczy. Tam łożyska, nie, łożyska wymienione nowe. To skrzynia piszczy chyba, wiesz? Czy coś, nie wiem. Po prostu ze starości. A czemu było? Ona już ma prawo ze starości. Nie rozgrzane jest. No, na tej samej zasadzie. Czekaj, żeby to nie rozgrzewali. Wiatr nie zabiera. Ja mam 95, a co sobie mamy? 202. Tutaj starsze siewniki mają przynajmniej te zwykłe takie owocowe ustawianie. A nowsze siewniki, te bezstopniowe co mają? Nie, bezstopniowe. Taka jest skrzynia bezstopniowa, że przesuwasz. Już mam wrażenie, że w tym było dużo więcej, ale niech może takie wrażenie. Idziemy zważyć, to będziemy wiedzieli, czy ustawić mniej, czy więcej. Pierwszą tą. 2,007. No dobra, 2 metry to jest, a jest tego 2? 200, liczyć około 240 kg. Nie? A tu jest 2 pola najmniej? To jest i tak za mało jest moim zdaniem. 15 kg. Jak się jest swoim zbożem jakimś tam, powiedzmy, nie? Chcesz się jest swoim zbożem, ci braknie, pójdziesz do błynku, jeszcze coś tam dosypiesz, nie? Jak tu już masz uszykowane. Trawę już zmieszana, to już wie pan. Coś czas tu zrobić. Może nie, zostanie to tylko to po biedy, żeby nie braknie. A jak braknie? No to łysko będzie. No. No tak ciężko utrafić.
2,25. 60 już napiera, jak widzicie. Nie kopci, nie dymi. Efekt poznamy w przyszłości. Nie słychać skrzypienia koła. Koło nie piszczy. Zobaczymy, jak to będzie rosło. Na bieżąco będziemy sobie tutaj to kontrolować, robić vlogi z tego. Tak jak mówiłem, tu będzie ta trawa z firmy Top Mleko. Na drugim polu będzie inna, będziemy mieli jakieś porównanie, tylko rów będzie nas dzielił. Zboże będzie to samo. Ojciec w żywiole. Co jak co. Ale są teraz w nowoczesnym rolnictwie, rozumiesz, rozwiązania GPS-u. Prosto ujechać i tak dalej, nie? Nie potrzeba GPS-u. Doświadczenie pekońca jest takie, że on bez GPS-u i kilometr pojedzie prosto. Z tyłu, słuchajcie, co się stanie, nieważne. Może zgubić maszynę, tak, zostawić wszystkiego, może, ale prosto ujedzie. Tak jest. Ale też odpowiedni sprzęt. Nie, no wiadomo, że nie możesz losu jakiś, ale to na prostu, nieraz mnie błogosławił mi, kurna, nie potrafisz się, ja mówię, bo ja się z tyłu oglądam, co się dzieje za maszynami, a ty tylko patrzysz do przodu, nie? Ziemniaki dawniej, kilka lat temu, jak sadziliśmy, tak zasadził, to jakbyś strzelił z procy tak prosto, nie? Ja bym w życiu tak nie zrobił, muszę się przyznać. Co nim kiedyś prosto trzeba było zrobić. No, ale to może zależało od konia, słuchaj, dużo może też. Od konia, na pewno. Do konia puszczałeś trochę, nie? Tak jest, także słuchajcie, tak, ja już mam parę lat, także u mnie też był kiedyś koń, tylko była. Konia nie pamiętam, był jakiś Maciek kiedyś, ale jak pamiętam, do któregoś tam roku była kobyła. Ojciec na kobyłę wsiadał, to się szpagat robiło, taka zapasiona była, nie? Tak, a później nie robiła. Nie robiła. To ja pamiętam właśnie to samo, co mówisz o tej sytuacji, nasza też nie pracowała i też już niestety, no. A ja pracuję i jestem chudy, kurna, ja wiem jak to jest. Także słuchajcie, będziemy się starali tutaj pod filmem podrzucić numer telefonu do firmy, do pana Andrzeja, bądź do firmy po prostu. Jeżeli kogoś by coś interesowało na przyszłość, może czy bardziej później, nawet jak zobaczycie efekty, jakie będą tego wszystkiego, to będziecie mogli się kontaktować i po prostu, jak kogoś coś będzie interesowało, zamawiać, kupować i tak dalej. Nie chciałbym, żeby być za długi, więc no wszystkiego naraz nam się nie przypomni. Jeżeli coś nam się przypomni, to ewentualnie się dogra. Także na razie trzymajcie się, cześć. Cześć.